komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Proszę przewodniczącego. I teraz proszę Państwa, proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o krótkie przypomnienie zasad głosowania. Proszę Panią Przewodniczącą. Proszę bardzo. Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia kandydatów. Każdy do głosowania sporządzony. Słuchajcie Państwo, proszę ciszej. To jeszcze raz powtórzę. Wybór przewodniczącego rady. Takie są zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Karta do głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w danym stawie oraz pytanie, czy jesteś za wyborem radnego pana Tomasza Łosia na przewodniczącego Rady Miejskiej w danym stawie. Obok nazwiska z prawej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki. Jedna nad wyrazem tak, druga nad wyrazem nie. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce nad wyrazem tak, odpowiadając w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi temu kandydatowi. Kandydata na przewodniczącego rady uważa się za wybranego, jeżeli głosowanie uzyskał ilość głosów, czyli znaków X w kratce nad wyrazem tak, przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji, ponieważ jest dzisiaj obecnych 13 tak, radnych, więc większość głosów będzie przypominała się. Dziękuję ślicznie. Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o wyczytanie z listy imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. Przypominam, że mamy do dyspozycji paramas, za którym nikt nie będzie nam przeszkadzał przy zaznaczaniu kandydata. Jedna naszą małą kartkę, większością bezwzględną ma być 8. 8. Dobrze, dziękuję. A więc zaczynamy. Pani Komisja. Thank you.
przeczyta panią Wiktorską Teresę. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę, a komisję sprytacyjną proszę o obliczenie głosu i podanie wyników głosowania.